Siemaneczko, mam nadzieję, że tęskniliście. Poprzedni odcinek taki był rozchodniowy, żeby jakby wejść. No ja tak mam niestety, że jak tylko zrobię kilka dni przerwy z czymś i tak dalej, to ciężko mi wrócić do tego. Dlatego jak już trenuję, to trenuję w opór, bez tak zwanej tych przerw. A tylko choroba mnie gdzieś tam wybije z treningu i później to może miesiącami trwać, zanim znowu wznowię trening. Tak jak trenuję rok, jakby systematycznie i tak dalej, nie mam problemu z systematycznością. Natomiast coś mnie wybije tylko z rytmu i jest trudno mi wrócić. Jak widzicie, jestem w pracy. Praca, którą teraz obecnie wykonuję, polega na, jak widzicie, zapinam kątowniki, robię, tejpuję tutaj wszystkie taśmy w narożniki i tak dalej. I tu jeszcze muszę kątowniki pozapinać. Tutaj jest już rozłożone ogrzewanie podłogowe. To jest pralnia w ogóle, zobaczcie. Na jedną praleczkę wyciągnięte, na drugą, a tu będzie tak czy siak, pralko, suszarka chyba. Przyjeżdża w sobotę de facto. I tutaj mamy jakąś umywalkę, coś tam. Tu jest rozłożona mata. W połowie jest zrobiona i tutaj pod szafkami nie ma. Jest rozłożony kabel grzejny. Jest to zakryte. I no, klient tam się śpieszył, żeby to zrobić szybciej. Ja mówię, że jeszcze nie, ale że to pralki przyjeżdżają. Ja mówię, że to chciałbym najpierw wszystko wyszpachlować. Tu stoją moje zabawki pomieszane z klientami, zabawkami. Z klienta zabawkami, tak, poprawnie. Ja tutaj szpachluję te wszystkie łączenia, daję taśmy i tak dalej. I to jest gwóźdź programu, bo to jest łazienka, którą będę robił. Już zrobiłem brodzik. Jak widzicie, można poznać linię cięcia, koperta złożona. Tu jest druga linia cięcia, koperta, woda, spadek tu, spadek od ściany, spadek od tej strony. Kolejny bezprogowy prysznic, w sensie brodzik. Tam półeczka, tu bench, taki klasyk, który ostatnio wykonuję. Jedyna nowość to ten LED, który idzie sobie tutaj. I LED, który będzie tutaj, na tej krawędzi, żeby nie blisko ściany, żeby nie wykazywał jakichś tam defektów na tej mozaice, bo tu będzie na pleckach mozaika. Ja tu sobie wpuszczam taśmy, tejpuję, później to wszystko będzie szlifowane moją żyrawką i wszystko będę primerował, gruntował. O, tu przed chwilą zapiąłem kątownik na pierwszorazowe. Tu muszę jeszcze wszędzie potejpować, potaśmować, żeby nam w narogach nie pękało. I wszystko będzie później to tutaj naokoło razem z sufitem. Tu ta ściana, tamta ściana, ta ściana. I to wszystko, to będzie gruntowane i taki był plan. Teraz już klient chce, prosił, żebym jeszcze zrobił mu ofertę na wymalowanie tego już na kolor oraz pomalowanie tych wszystkich rur, tego wszystkiego, o tu, łącznie z tymi przewodami i tak dalej, żeby ujednolicić jeden jakiś tam szary kolor, nie? To wszystko, żeby to pomalować i żebym mu to wycenił. Nie wiem, jak ja mam mu to wycenić. Pewnie chciałby, żeby jakiś taki szary. Grunt nie jest tam. Znalazłem grunt, który jest do stali, do drewna. Więc to luz. Te wszystkie wenty i tak dalej, żeby to pomalować, ujednolicić wszystko. Więc muszę wymyślić cenę na to, która będzie dobra dla mnie i dobra dla niego. Czego ja się tu mogę obawiać? No mogę się obawiać tego, że muszę tutaj na kilka razy podchodzić, bo zaraz tego nie obmaluję, bo tam trzeba wszędzie, wiecie, psiknąć pistoletem, dojść i to na moim zdaniem na 3 razy, żeby to dobrze zaprimerować. Później znowu kolor właściwy, pewnie też na 2 razy, bo
bo jak dam grubiej na raz, że będę chciał tam, wiecie, na siłę dopchać wszędzie, to no, ta farba będzie spływała, zacznie ściekać z tych rurek. Więc tu muszę tylko popruszyć raz, popruszyć drugi, popruszyć trzeci i patrzeć gdzie co. Myślę, że to za jeden dzień nie obmaluję tego sufitu. Myślę, że za dwa. To tak jak wiecie, trzeba by za to powiedzieć, tak? Nie wiem. Piszcie w komentarzach, ile byście powiedzieli za obmalowanie tego. Tu square feety czy tam metry nie są takie ważne. Bo to wiecie, agregatem to tu pole po podłodze to jest, nie wiem, tutaj jest 60 metrów, 50. Gdzie mniej? Mogę to zmierzyć, ale czy to Was interesuje? Odnośnie mojego filmu poprzedniego, tam do komentarza kolegi Tom, coś tam. No ja tak mam, no, że jak nie czuję, to mówię jak jest, nie? Mówię, że jest dobrze, kiedy jest dobrze. Kiedy jest źle, no to mówię, że jest źle i wcale się z tym nie szczypię. Dzisiaj mi się dobrze czuję. Dobrze mi się gada i chciałem Wam pokazać moją pracę. Czy chcecie zobaczyć, jak pachluję? Jak taśmy wpuszczam? Tu. O, tu. Czy nie? Ja nie jestem specjalistą. Jestem specjalistą od płytek. Tu się zgodzę. A szpachlować po prostu umiem, nie? Szpachlować, malować. Wiele inwestycji w Polsce zrobiłem na szpachlowaniu, na malowaniu agregatem. I dlatego też to robię tutaj za pieniążki. Siemeneczko, dziwna akcja z tym wszystkim. Generalnie z każdej strony otrzymuję informację, że Ameryka się kończy, że trzeba stąd wyjeżdżać, wracać do Polski lub do jakiegoś kraju europejskiego i ja tego nie rozumiem. Nie dalej jak kilka dni temu oglądałem, gdzieś mi wpadła w oczy taka youtuberka Kalifornika się nazywa i ona gdzieś tam chyba jakiś wywiad dawała, albo to u niej na kanale było, jak to źle tu jest i że ona by po raz kolejny nie wybrała Ameryki jako swojej destynacji do emigracji. Ona jest tu 10 lat w Stanach i mówi, że teraz to by została albo w Polsce, albo wybrałaby jakiś kraj europejski. Skąd to się bierze? Moim zdaniem to się bierze z propagandy. Ci ludzie cały czas oglądają polską telewizję i słuchają tych wiadomości, jaki to jest dobrobyt, jak to wszystko jest piękne i nie widzą, jak jest naprawdę. Nie wiem, czy oni nie mają kontaktu z rodziną, a być może, że rodzina też jest karmiona propagandą. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jaka jest cena benzyny w stosunku do zarobków, albo ewentualnie jaka jest cena na przykład zakupu domu w stosunku do zarobków. Podsumowując, żeby sobie kupić jakikolwiek domek z jakimś ogrodem, no to trzeba wywalić, nie wiem, 700 tysięcy, że bliżej Warszawy i tak dalej to jest około miliona na przykład. Gdzieś tam czy postawić, kupić działkę i tak dalej, no to zakładając 700, no musisz mieć 700 tysięcy, na stół kładziesz i okej. Ile czasu musisz pracować, nie uwzględniając w ogóle kompletnie, że musisz żyć też, jeść, kupować, wydawać rachunki, opłacić teraz na przykład rent domu albo cokolwiek, zakładając, że tylko i wyłącznie skupiasz się na zarobieniu pieniędzy na dom. Stawka 25 zł na godzinę, no to takie są realia dzisiaj, dostaniesz 25 zł na godzinę. I teraz trzeba użyć by kalkulatora. No więc to wychodzi około 10 lat przy założeniu tam 230, nawet do 250 godzin w miesiącu. Wychodzi 10 lat. 10 lat nie jesz, nie wiem, nie robisz żadnych opłat, nie ubierasz się, nie wydajesz pieniędzy, tylko pracujesz 25 zł na godzinę, czysto do rączki i potrzebujesz 10 lat. I teraz słuchajcie, bo zarobki w Ameryce, takie w stanie, w którym obecnie jestem, to jest około 25 dolarów za godzinę, ok? Wiadomo, ja mówię o budowlańcach.
Ja nie mówię o sobie, ja mam troszkę wyższą stawkę, no ze względu, że nie pracuję na etacie, tylko pracuję dla samego siebie. Abstrahując, to sama historia. Domy tutaj o podobnym standardzie kosztują 350 tysięcy. Ja chcę kupić duży dom z dużą działką i tak dalej za jakieś 300 tysięcy. I przepraszam, dostałem SMS-a. I właściwie za 350 tysięcy to masz połowę. Tutaj spłacisz swój dom, wiadomo, połowa ceny, podobne koszty masz w połowie. Ty, dla potencjalnego zjadacza chleba w Polsce, no, nie masz szans zakupu domu. To sama historia zresztą na całym świecie, wszędzie. Ludzie żyjąc tu w Ameryce myślą, że tam za miedzą jest gdzieś lepiej, ale nie sprawdzają tego, nie korzystają z jakichś tam rzetelnych narzędzi, tylko oglądają telewizję i mi się wydaje, że jest fantastycznie. A ja uciekłem, wyjechałem z tego kraju, bo tam jest kibel. Tam nie było perspektyw ani dla mnie, ani dla moich dzieci, tuż przy toczącej wojną granicy. To było w ogóle obłęd. Więc podjąłem bardzo dobrą decyzję, czy cieszymy się, że tu jesteśmy i tak naprawdę tutaj budujemy swoją przyszłość. Nie zamierzamy wracać do Polski, póki co. Bo jest niebezpiecznie i ta Polska tylko na każdym kroku, a to prawo jazdy, a to to, a to tamto, no więc to można by wymieniać. Oczywiście tutaj służba zdrowia kosztuje, ale idziesz i robisz. No, robiłem sobie ostatnio badania wzroku, bo moje okulary zostały źle dobrane, miałem z nimi problem, nie podobały mi się. Idziesz, w ogóle jakieś komputerowe ustawianie oczu, coś tam, coś tam, coś tam. A to, co ja robiłem, to było w Polsce, to był żart. No i za kilka dni będę miał nowe soczewki w moich starych okularach. To taki odcinek. A, znaleźliśmy sobie miejsce nad jeziorkiem, także zapraszam do obejrzenia jeziorka i zapraszam z początku tutaj. Jak wiecie, oglądajcie live'y. Może jeszcze dzisiaj będzie jakiś live wieczorem. Zobaczymy. Także kilka słów, taki zlepek filmów, żebyśmy utrzymywali kontakty. No dobra, siemaneczko, siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jesteśmy z solenizantką Karolca, dzisiaj 15 urodziny. Jest Julia tutaj, moja Julianka, jest Maja, no i żona Edytka. Dla tych wszystkich, którzy byli dzisiaj na live, dla tych wszystkich 20 osób lub tych, co obejrzało, dotarliśmy. Cholera. Właśnie mi się bateria skończyła i to tylko tyle. Koniec tego wstępu. Tara. Wygląda jak morze bałtyckie generalnie, a to jest jezioro. No, trochę ryjek upocony, zaraz trzeba będzie wziąć kąpiel, a chciałem wam pokazać przyczepę. Super sprawa, zobaczcie. Ludzie się zjeżdżają. Zobaczcie, jaki klasyczek piękny. Spójrzcie na te skrzydełka tam. Piękne lampy jak skrzydełka. Z tyłu takie z epoki krzesełka. Coś pięknego. A my tu jesteśmy naszym brutalem. Slajdy wyjechane. Klimatyzacja chodzi. Podpięci do prądu. A tam widać jezioro, ale jest tak aż po widnokrąg, jak to się mówi. Tu jesteśmy podpięci do pieca. Skrzynka, kabel, cyk i jesteśmy. Zamykamy drzwi do kampera. Cyk, jeden kluczyk, cyk, drugi. Kocur zostaje w środku. On ma tam klimatyzację, więc nie będzie marudził. Idziemy po jakieś napoje kupić i drewienko. Tak zamknąłem. Maja, może ja będę prowadził? Ja? Nie, dobra. No. Jak będą życzenia pomyślane, to kiedy będziecie gotowe, dmuchajcie. The afternoon sun came up from behind dispersing clouds. Yay.